Montaż okładziny elewacyjnej o strukturze cegły rustykalnej. Okładziny elewacyjne Grainplast o strukturze cegły tworzą stylowe elementy dekoracyjne budynków. Rustykalna faktura okładziny oddaje piękno tego tradycyjnego materiału budowlanego oraz daje swobodę w kreowaniu nowoczesnych budynków, zaś ich kolorystyka została zaczerpnięta z cegieł formowanych w różnych regionach Włoch. Dzięki niskiej wadze panele nie wymagają specjalnego systemu mocowania, a ich montaż na elewacji jest znacznie prostszy w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań tego typu. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej wytycznych. Powierzchnie, na których będzie przyklejana okładzina, muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą Grainplast PP, a część powierzchni obszaru styku z gruntem odbojem powinna być zabezpieczona izolacją przeciwwodną. Przygotowanie i rozplanowanie paneli. Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio zaplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknąć powstania zbyt wielu odpadów oraz tak, aby łączenia krótszych boków okładzin nie przebiegały w jednej linii. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność i estetykę ich wykonania. W innym przypadku łączenia te mogą być nadmiernie widoczne. Zalecane jest przesunięcie paneli względem siebie na długość minimum jednej cegły. Przy docinaniu poszczególnych paneli trzeba uwzględnić układ cegieł, tak aby na powierzchni montażowej odwzorowywały rzeczywisty ich wymiar i układ. Panele można docinać i szlifować ręcznie, jednak przy skomplikowanej powierzchni, jak na przykład przy dużej ilości narożników zewnętrznych, narzędzia takie jak liner do szlifowania szlifierką kątową lub przecinarka do glazury znacząco ułatwiają i skracają pracę. Przyklejanie paneli. Powierzchnię, na której montowane będą panele, należy pokryć równomiernie klejem Grainplast KA w kolorze fugi dedykowanej pod kolor okładziny przy pomocy pacy zębatej. Wielkość zębów dobrać w zależności od równości podłoża. Na ogół są to 4 mm. Nakładać taką ilość kleju, która umożliwi przyklejanie paneli do nieprzyschniętej warstwy kleju, bez tak zwanej warstwy naskórka. W przypadku powierzchniowego wyschnięcia kleju należy go usunąć i zastąpić świeżym. Następnie cały panel mocno docisnąć, tak aby klej pokrył całą jego spodnią powierzchnię. Nie dopuszcza się przyklejania paneli częściowo tylko pokrytych klejem. Panele montować na styk, ale zawsze w taki sposób, aby po ich dociśnięciu nadmiar masy klejowej wyszedł na łączeniach, co zapewni szczelność całego układu. Nadmiar kleju zebrać, ewentualne braki w łączeniach uzupełnić, następnie wyrównać pędzlem lub gąbką. W celu usunięcia ewentualnych zabrudzeń, panele przemywać cało powierzchniowo przy użyciu mokrej gąbki przed zaschnięciem kleju. Narożniki zewnętrzne zaleca się wykonywać przez docinanie paneli pod kątem 45 stopni. Wykończenie. Połączenia paneli na narożach powinny być wypełnione klejem w kolorze cegły. Szczególną uwagę należy zwrócić na obwodowe uszczelnienie klejem całej powierzchni. Nie można dopuścić do powstania miejsc, w których woda będzie penetrować w warstwę kleju. Niedopuszczalny jest montaż w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza. W miejscach łączeń należy wkleić pojedyncze cegły. Klej nakładamy na cegiełki, tak aby po dociśnięciu ich spód był w pełni wypełniony klejem i szczelnie przylegał do panela, zaś jego nadmiar powinien być dokładnie usunięty.